Hej, okej, okej, ja, hej, okej, hajo. No co, proszę Państwa, robimy dalej mój filmik. Koko, hej, się widziało. Zostałem zaproszony na obiad przed chwilą. Oczywiście na obiad zaproszony, znowu widelczyka nie ma. Został jeden widelczyk, ale taki. Znowu mój plastikowy. Tutaj głos Ameryki przyrządził coś do jedzenia. A ja do tego wziąłem francuskie, o tak przyrządziła, proszę bardzo. Widzicie, nawet nie umie tutaj zamknąć, tylko zawiązuje na to. O, tutaj zobaczcie. O. No tak, tak, to także widzicie, tak się tutaj ma. I tu z tuńczykiem, oczywiście mój tuńczyk podżera, bo tam akurat mam u niej składowisko tych tuńczyków. I ryż. Z cebulką. Także oczywiście cebula niesolona. Jest smakowe to wszystko. My mamy inne smaki, wiecie o tym? My mamy inne smaki. My Polacy mamy inne smaki. Hoka, hej, oglądaj i się śmieje, zaraz będzie reportaż. Może przy jedzeniu. Takie coś dzisiaj. I tuńczyk, piechotka. Mój francuski tuńczyk. A do tego, do któregoś stycznia to było ważne, jeszcze dobry jogurcik. Naturalny. Mój. Bo ona nie przywiezie. Także to też chyba moje. Mam tyle ryżu, że nawet nie wiem. Tak, boję. Tu wsypała. Co wam chciałem powiedzieć? Wiecie, że wygrałem proces. Proces, fikcję, który mi założono, oczerniano, o pedofilię. Ja i pedofil tego dzidziusia. Słuchajcie, wygrałem, założyłem sprawę o odszkodowanie. Ile ja założyłem? 2 czy 3 odszkodowanie miliardy, nie miliony złotych. Sąd przyjął, oczywiście, moje wyjazdy, przyjazdy, listu, chyba nie, coś tam braki były formalne. Chyba odrzucili. Dzisiaj miałem z zagranicy, kolega mi dzwonił. Wspominał mi o tym, że wygrałem to samo we Francji. We Francji to ja 24 godziny wygrałem. I to był dzień, który zadecydował, że Olga przyjechała i Nikusie mi zabrała. Moja, wy nie wiecie, moja córka, ta modelka cała, gdzie tu jest zdjęcie, Jezu? Tutaj, tylko syn, Krystian. Krystian nie zeznawał. Zeznawała fikcję Sabrina. Tak samo i syn Julek, fałszywie to, co powiedziała im Olga, zeznawali i przez to mnie zamknęli, a Oldze dali dziecko z komisariatu policji w Paryżu. Proszę Państwa, będzie sprawa. Dzisiaj kolega mi napomniał o tym, jak to się zakończyło. Właśnie tam muszę założyć odszkodowanie, że 8 lat cierpię, mam depresję, że nikusi nie mam. Wy bardzo wiecie, jak ona dla mnie była ważna. Sukcesorka mojego księstwa, całego majątku, mojego dorobku literackiego, artystycznego, wszystkiego. Widzicie, jak to jest. I za bojadą założę straszne odszkodowanie. Będę zwolniony z kosztów, bo majątku nie mam. I tu ponowię. Jak to może tak być? Tomasz Komenda, szacun, za mało dostałeś. Od tych kurczych hipokrytów 18 czy 17 lat w więzieniu siedzieć? Niesłusznie. Szkoda, żeś nie pisał pamiętników tak jak ja pisałem. To byś zrobił furorę dzisiaj. A te oszołomy współwięźniowie wierzyli, że ty pewnie to zrobiłeś. Przynajmniej połowa.
Grip serskiego świata. Zarzut dostać, fikcyjny wyrok. Ile takich ludzi? Sędziowie, kurde. Wiecie, jak sędziów pokazują? Gdzie tu mam jakiś kawałeczek materiału? Zaraz bym wam pokazał sprawiedliwość, jak wygląda sprawiedliwość. No weźcie, o, może być tym tutaj. Tą płachtą, tą szmatą. O, tak wygląda, idziecie do sądu. Tak wygląda ich sprawiedliwość. O, tak wygląda sprawiedliwość. Tu sprawiedliwość macie pod tą banderą, ile zbrodni dokonano. A teraz się nie dzieje zbrodnia. Kto wróci życie tym samobójcom, którzy popełnili samobójstwo przez koronawirusa? Że ludzie się nie mogą odnaleźć tak jak przy zmianach ustrojowych, które w Polsce były. Które w jeden dzień, tak jak inflacja, bankrutami pozostawali. Pamiętacie, jak z miliona zrobili 10 zł? 4 zera odjęli? Czy 100 zł? A oni myślą, że tak musi świat działać. Wystarczy tylko, że jakiś tropiciel, jakiś Niemiec, o, tej babie z Niemiec jeszcze założę sprawę. Tropiciel pedofilów, przepraszam. I ona też tutaj maczała palce. Ja, który kurczę bym krzywdy dziecku nie zrobił. Własnemu dziecku czy obcemu. A wy będziecie ten ogon tak ciągnąć, o. Tak ten ogon chcecie, żeby ciągnął się za mną, o. Jak ta płachta, kurczę, unijna. A kopiowana, wiecie, że tyle gwiazd 12 miała Maria Królowa, jak świętą koronę ma, jak świętą ją malowali. Kradniecie symbole. To jak flaga kochających inaczej, ta. Indian peruwiańskich Inków ukradzione symbole zostały. Bo to był kolor, proszę państwa, Inków. Widzicie, u mnie wszystko pod ręką jest. Mi do życia ten kawałek wystarczy. Nauczyliście się pić tych drinków jakichś, tych Red Bulli czy innych rzeczy. Mam mózgi powypalało już. Przygotujcie się na życie bez Facebooka, bez smartfona, bo to zrobią, jak się zacznie konflikt zbrojny. Zobaczycie. Światowy, nie mówię o tym ukraińsko-rosyjskim. Tylko nie wiadomo, chińsko-rosyjsko-amerykańskim czy jakim. Nie wiem, czy znacie, była przypowiednia Indian. Moich ukochanych Indian. O, tych tutaj. Że proszę ja was, że ten cień, który tak weszedł i tak szybko zajął ich ziemię, jeszcze szybciej będzie cofał. Może to jest ten czas. Chiny prowadzą już prymko, o tym się nie mówi. Polska ma drugiego partnera handlowego Chiny. Chyba pierwszym są Niemcy, nie wiem. Ale wy takich programów nie słuchacie, wy książek jakichś innych niezależnych nie czytacie. Czy wy wiecie, że pierwszym premierem Unii Europejskiej był były nazista? Ja mam tu gdzieś tą książkę. Którą to Alka Aleksandra Berety Jehowy dostałem. W Paryżu jeszcze. Alek, pozdrawiam, kiedy mi kasę oddasz? A dużo się tego nazbierało. 700-800 euro. Lata mijają, lata. A potem się dziwicie, że ja mam depresję czy coś. Jeszcze coś wam powiem, ciekawostkę. Dzisiaj Facebook mi przysłał jakieś informacje, jakieś tam takie, to nie test, tylko informacje było. Jak się czuję,
W związku z tym, że tam ten filmik o symulowanym samobójstwie puściłem, że czasami tam patrzyłem, to coś oglądałem z tym związane. Ja mam dla kogo żyć, to jest moja kochana Nikusia. Ona musi prawdę o mnie znać, ona musi do mnie wrócić. Bo tylko ja, ona mi jeszcze została. Ja nie mam dzieci, ja mam tylko tą jedną córeczkę. Dorosłe nie mają rozumu. Mózgi wyprane przez matki, przez swoje rodziny. Także jogurt naturalny, naturę, bez cukru je. Ograniczam cukier, zauważyliście? Bo mi tam jakieś wpisy w komentarzach były. Na żywo nie robię, z karty SD idzie. Także nie wiem ile, ale odebranie mi dziecka i ta tutaj sądowa szmata, co zrobiła w Sierazu, przychyliła się sędzina, nie znam nazwiska, do sądu ukraińskiego. Pożałuję tego, że moje dziecko nie może smacznych, dobrych rzeczy jeść. Ja nie mówię o tych. Byłaby ze mną na bieżąco, by miała same świeże, to dziecko by wszystko sobie zapragnęło do jedzenia, by ode mnie miało zdrowe. A nie jakieś, a wy tu mi mówicie. A tak to żyje jak żyje, żeby napchać czymś żołądek i... Co nie znaczy, że to nie jest smaczne. Zauważcie, jak mało teraz mięsa jadam. Mógłbym zostać wegetarianinem, nawet weganinem. Nie od razu to. Jak się nie je, to mózg się domaga. Wszystko od mózgu zależy. A może tak zacząć? Jeść o połowę mniej, zobaczycie, jakie będą smaczne jedzenia będą nam dawać. Nie będzie fabryki śmierci dla ani więzienia kury czy świnie nie będą żyły. Pasze tylko będą jadły jakieś tam pigułki. Dają mi i to ma tak jak psy, które mają wszystko w jednym. Chrupki jakieś. Także widzicie. Oczywiście, tak jak powiedziałem. To mieliśmy dzisiaj na obiad. No oczywiście czyje. Tak, myjemy zaraz to. No i nic więcej. Tyle wam chciałem powiedzieć na razie. Także słuchajcie, będę Francję i Polaków rozliczał teraz. Polskę. Za Nikusię. Koka hej się widziało, Janusz Pijanka.